Cześć, tu wikipedysta Pałek 38, czyli Jarek. Pokażę Wam, jak przenieść artykuł z brudnopisu do przestrzeni głównej Wikipedii, czyli do tej części Wikipedii, gdzie wszyscy te artykuły mogą łatwo znaleźć i czytać. W moim brudnopisie jest już biogram fikcyjnego naukowca Jana Mieczysława Zbijakowskiego. Wyobraźmy sobie, że chcę go przenieść tak, aby znalazł się w Wikipedii po prostu pod nazwą Jan Mieczysław Zbijakowski. Klikam narzędzia i wybieram opcję przenieś. I teraz pierwszą rzeczą, którą muszę zrobić, to wybrać, w której przestrzeni Wikipedii ma się znaleźć ta strona. Wikipedia dzieli się na wiele różnych przestrzeni, które pełnią różne funkcje. Brudnopisy znajdują się wszystkie w przestrzeni, która nazywa się Wikipedysta, gdzie poszczególni edytorzy naszego projektu mogą prowadzić pracę tak na własnym poletku, poza tą zasadniczą częścią encyklopedii. Natomiast gotowe artykuły powinny znaleźć się w tak zwanej przestrzeni głównej, zwanej też przestrzenią artykułów. Dlatego wybieram tę opcję. Teraz muszę podać tytuł, pod którym w przestrzeni głównej ma się znaleźć ten artykuł. I jeszcze wybieram powód. Tutaj mamy kilka najczęściej spotykanych powodów przeniesienia. Jednym z nich jest publikacja z brudnopisu. Ale gdybym chciał podać jakiś niestandardowy, mogę skorzystać z tego pola. Odznaczam opcję pozostaw przekierowanie pod dotychczasowym tytułem po to, żeby mój brudnopis był znowu pusty i gotowy na następny artykuł. W przeciwnym razie pojawi tam się przekierowanie, które jest tam zupełnie do niczego niepotrzebne. Zostawiam natomiast opcję obserwuj tę stronę po to, żebym na swojej liście obserwowanych na bieżąco był informowany o zmianach, które inne osoby wprowadzą do artykułu, który zapoczątkowałem. I teraz powinienem kliknąć przenieść stronę. Ale nie zrobię tego, bo oczywiście Jan Mieczysław Zbijakowski jest fikcyjną postacią, więc nie chcemy, żeby artykuł o nim naprawdę znalazł się w Wikipedii. Ale wystarczyłoby, żebym to zrobił i zadanie byłoby już wykonane.